Krytyka krytyką, a sprzedaż sprzedażą. Liczy się sprzedaż i my tego niestety nie wiemy. Reklama może być najbardziej idiotyczna, biel może być jeszcze bielsza niż jest w tej chwili, a sprzedaż będzie szła o tak. Krzysztof Kieślowski kontra Maxon Active Adamet. Oczywiście Maxon Active został tutaj znokautowany. O to, co piszecie tutaj w komentarzach, za co wam bardzo dziękuję. Janusz pisze tak. Po pierwsze, ujęcie jest zbyt nachalne. Przydałoby się zmienić kąt kamery, bo zbyt rzuca się w oczy pościel. Bardziej z boku, z łagodnym światłem. To nie rąbanie drzewa. Po drugie, gra aktorów. O ile kobieta naśladuje ruchy kochanki, to facet macha rękami, jakby się odgarniał przed muchą. Tych ludzi nic nie łączy na scenie, chyba jedynie garza za zagraną scenkę. Żadnej czułości ze strony mężczyzny, jakby nawet po niebieskim cudzie nadal chciał jej gestami powiedzieć: słuchaj, daj spokój, przed chwilą to robiliśmy. Monika pisze, film jest sensualny, reklama sfejkowana. Domyślam się, że piszesz o tym, że jest przesadzona po prostu zwyczajnie. Jeden z widzów, który się podpisał tutaj, niepełna klatka, pełna klatka, pisze: co do tych filmików, to wszystko jest sztucznie pokazywane na siłę. Wśród tych filmików nie ma nic z uczucia, jedynie obydwoje zmuszają się do seksu, aby na seksie zarobić. To tylko takie przewracanie się z boku na bok, żadnego wrażenia na oglądających. Adam pisze, że jest zły kontrast. Rzeczywiście tam jakaś taka flara lata pod koniec filmu się kończy. Bogdan pisze tak, najbardziej w pełny sposób tutaj wyraził się. Czy mężczyźni w tym wieku mają takie problemy? Reklama powinna być raczej skierowana do innej grupy mężczyzn. Oczywiście jest jeszcze inne nagranie z nieco starszym mężczyzną. Niemniej tutaj mamy taką właśnie oto kreację. Bogdan pisze, z zachowaniem mężczyzny po wygląda tak, jakby doznał porażki. Machał rękami, jakby się poddał, zakrywa twarz ręką. Czegoś chyba się wstydzi. Po trzecie, w reklamie brakuje mi namiętności fizycznego, delikatnego kontaktu obu osób. Mężczyzna ma goły tors, podczas gdy kobieta jest zawinięta w kokon pościeli. Według mnie kobieta sprawia wrażenie, jakby nie czuła żadnej przyjemności z kontaktu z mężczyzną. Rzeczywiście kobieta jest owinięta pościelą i po prostu wygląda to na to, jakby było jej zwyczajnie zimno. Tak więc tam od tej reklamy wieje chłodem. Nie bije z tej reklamy namiętność, żadne gorące uczucie, żadne ciepło. Bogdan pisze również jeszcze jedną tutaj taką frazę. Pewnie jest jakiś minimalny procent młodych mężczyzn borykających się z tym problemem, ale według mnie to próba wciskania medykamentów przez koncerny farmakologiczne i co gorsza przekonywanie młodych mężczyzn do ich stosowania. Alicja pisze, w tej reklamie dużo nie gra. Pościel okropna i naturalnie nie ma żadnego rozmycia tła, co przeszkadza bardzo w odbiorze. Po drugie, osoby kotują się w łóżku, mężczyzna nieogolony, wytatuowany. Być może to jest zamierzone, ale dla wielu osób nieestetyczne. Całość jest straszna w odbiorze, sztuczna, niespokojna, no i w porównaniu z piękną sceną Kieślowskiego traci jeszcze więcej. Ta scena Kieślowskiego jest oczywiście piękna, ale obejrzyjcie ją w całości, bo to jest tylko finał tej sceny, także tutaj początku nie ma. Obejrzyjcie ją w całości. Jest piękna, ale też bezpośrednia, można tak powiedzieć. Ania pisze, że reklama jest nieudolną podróbką. Kobieta macha ręką, jakby głaskała upierdliwego kotka, tylko po to, aby dał jej święty spokój. Dodatkowo owinięta jest pościel, jakby chciała odizolować się od faceta. Zdecydowanie brak bliskości, intymności, magii, którą widzę u Kieślowskiego. Przeszkadza mi oświetlenie sceny z reklamy. Za nagłówkiem łóżka latają jakieś dziwne światła, całość jest jakaś taka szara i płaska. Zdzisław, idealista. Jak większość reklam beznadziejna, ale kto je tworzy i po co? Liczy się kasa, jeżeli coś oglądasz 1000 razy, zostaje w podświadomości. Oczywiście reklamy są po to, żeby sprzedawać produkty. Andrew pisze, że nie znam się na filmie, ponieważ jestem fotografem. I dalej cytuję. W filmie Kieślowskiego jest lepszy reżyser, pion operatorski, razem z pionem oświetleniowym, aktorzy, lepsza charakteryzatorka, lepsza obsługa dekoracji, porównywanie filmu i to tak wybitnego do reklamy, to jakby porównać samolot i rower w drodze z Warszawy do Bangladeszu. Andrew, ci sami operatorzy i reżyserzy filmowi, wybitni polscy reżyserzy, robią reklamy, tak więc forsa jest taka sama, albo nawet większa i piony są podobne, albo takie same. Ale nie we wszystkich reklamach. Nie we wszystkich reklamach są ci najlepsi. Mariusz pisze, scena bardziej mi przypomina film porno. To zwykła kotłowanina. Brakuje jeszcze słów partnerki Fantastic Spritzen. Nie wiem, jak to się pisze po niemiecku. Jarek, ale co tu porównywać? Reklamę z filmem? Bez sensu. Oczywiście, że jest sens, bo tak jak wspomniałem, są to bardzo często ci sami realizatorzy i wcale nie gorsi. Barbara pisze, reklama, tak jakby emocje w przyspieszonym tempie i głaskał tego partnera jak psa. Kefas31, film Kieślowskiego to zmysłowa scena łóżkowa, natomiast to drugie to jakiś żart, bo w ogóle nie wiadomo, o co tam chodzi. Facet macha rękoma, jakby się odganiał od nachalnej kobiety.
Piotrek B. na koniec. Scena Łóżkowa Kieślowskiego to świetnie pokazana i przedstawiona, że dwoje ma ochotę, natomiast druga w mojej ocenie przedstawia kobietę dobierającą się do mężczyzny, który nie jest zainteresowany. Gdyby taka sytuacja była w życiu, facet tak atakowany powinien wstać i wyjść z pokoju. Podsumowując, scena łóżkowa w reklamie Maxon Active firmy Adamet jest kompletnie nieudana. Tyle, to jest budżet reklamy, wyświetlanie tej reklamy. Natomiast tyle, myślę, że nawet tego nie widać nawet, to jest budżet realizacji reklamy. Takie mniej więcej są proporcje. Nie wiemy tylko jednej rzeczy. Oczywiście reklama jest beznadziejna, jest irytująca. Niektórzy pytają się, po co to w ogóle robię? Dlatego, że jestem krytykiem i dlatego, że jestem publicystą. I po co są krytycy i publicyści? Żeby krytykować i wdawać się w polemikę właśnie z takimi filmami. I jak widzicie, nie jest to tylko moje zdanie, ale wielu, wielu osób, które tutaj się wypowiedziały. Nie znamy i nie będziemy pewnie znać jednego ważnego faktu. Czy ta reklama była skuteczna? Jak to się robi? No, robi się albo i się nie robi, ale myślę, że przy takim budżecie agencja reklamowa przeprowadzi badania zogniskowane tak zwane i po prostu wypyta o rozpoznawalność tej marki, czy utkwiło w świadomości i tak dalej, i tak dalej. Wiele pytań tam jest, które powodują, że zleceniodawca może sobie powiedzieć, że na przykład ta marka została gdzieś tam zapamiętana, czy ta reklama utkwiła komuś w głowie, czy została dobrze tutaj oceniana i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są statystyki, to wszystko są liczby, to wszystko są badania, które oczywiście nie odzwierciedlają rzeczywistości, ale w ten sposób agencja reklamowa spowiada się właśnie ze swoich efektów zleceniodawcy, czyli firmie Adamet. Nie wiemy również, jaka będzie sprzedaż, czy ta reklama zwiększy sprzedaż i o ile. I nie wiemy również, żeby było śmieszniej, co by było, gdyby zatrudnieni byli nieco lepsi realizatorzy, może inna agencja reklamowa, trudno nam powiedzieć, ale w każdym razie realizacja filmu przebiega zupełnie inaczej, ponieważ tych reklam jest cała masa w tej chwili w telewizji, ale jakoś tam jest szczególnie ukuła, że tak powiem, moją wrażliwość. Inne są również kiczowate i bardzo słabe, ale dziwnym trafem to ta reklama spowodowała, że chwyciłem za pióra, raczej można powiedzieć za mikrofon. Tak więc krytyka krytyką, a sprzedaż sprzedażą. Liczy się sprzedaż i my tego niestety nie wiemy. Reklama może być najbardziej idiotyczna, biel może być jeszcze bielsza niż jest w tej chwili, a sprzedaż będzie szła o tak. Ale tego my nie wiemy i ta firma się z nami tym nie podzieli. Nie mówiąc już o tym, że nie będzie odpowiadała na moje czy wasze pytania, dlaczego męczy nas takim właśnie kiepskim przekazem marketingowym. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za wasze komentarze i do następnego razu. Do następnej kiepskiej reklamy.